Ubijmy interes, obiecajcie mi, że jeśli się coś w was tli, nie zgasicie tego. Będziecie walczyć do końca swych dni. Nie poddawaj się, walcz, to jest jedną z tarcz przed światem o tym. Wjeżdżam z tematem, mówisz nie masz nic, czemu nic nie robisz? Rozwijaj się, obiecaj mi, że zrobisz. Co z tym ja ci dodam z głośników sił? Zawsze chcę robić to konkretnie, po co słowa zbędne? Nawijasz dla szpanu, jesteś niepotrzebnym elementem. To ma płynąć serca, to ma nakręcać. Drodzy słuchacze, chcecie zacząć ze mną interesy robić i przy tym parę groszy oczywiście zarobić? Jest pewna szansa, że muszę zrobić kawałek więcej kariery. A jeśli myślicie, że wszystko mam teraz kity i bajery, ja gwarantuję, że jestem całkowicie szczery. Wystarczy, że wiecie jak obsługiwać miksery, a do tego przeżywicie komputery i macie pojęcie jak składać hip-hopowe, bądź dyskopolowe numery, a jesteście krok bliżej od rozpoczęcia swojej nowej ery i zamienia kariery pod szyldem unikatu. Jedyne bariery, jakie was od tego oddzielają, to uszczęścia, nie bycie zachłannym i oczywiście dysponowanym nienagannym akcentem, w innym niż polski języku, bądź nawet językach. Potrzebna wam też technika i bardzo starany styl tworzenia jednego wersika, czy nie może wam być obca tłumaczenia tematyka. Wówczas dysponuje się okaże, iż ktoś z was będzie przyjaciół dla mojego zespołu Unikat i będzie grana przez niego moja muzyka. Poza tym musicie czuć się na siłach, by tłumaczyć teksty wszystkich moich piosenek, a wtedy szansa, że zarobicie nam jeden chleba bochenek. Ustawmy zatem fakty. Czekam kochani z waszej strony na kontakty i przesyłajcie mi na maila całe przetłumaczone moje teksty, może nawet kontakty, czy nagrane przez was własne muzyki takty. Bo zanim zacznę podpisywać kontrakty, ja muszę się rozeznać, czy wasza praca jest niezła, czy ktoś z was rzemiosła tłumaczenia za bardzo nie zna. A jeśli wasza linika będzie mnie niosła i nie będzie absolutnie wyniosła, albo potraficie skleić jakiegoś bita, to może być przeze mnie wam grama przybita. Następnie przyślijcie mi swoje oferty, ile chcecie za tłumaczenie mojej całej sterty tekstów i ile chcecie zarabiać za grane w moim imieniu koncerty. Lecz obawiam się, że nie będzie miejsca dla tych, co chcą dostawać hajsu tyle co piłkarze Barcelony czy nawet berlińskie Herty. Choć pewnie tyle co pracowni wykonujący odwierty ropy, bądź ludzie z Niemiec czy północnej Europy, za to będą grane przez was moje hip-hopy, możecie w to uzyskać. Dalsza część mojego stanowiska jest taka, iż wcale nie musicie mieć znanego nazwiska, a możecie uchodzić po prostu za szaraka bądź przeciętniaka. Myślę, że będę w stanie zatrudnić 2-3 dosyć znane zespoły, ale i też po kilka osób, które chodzą całe życie do stodoły, czy do obory na poić krowy bądź woły, kopią doły, czy dopiero co pokończyli jakieś szkoły. Może też kiedyś ktoś stać się wesoły, kto powinien na przykład jakiś podręcznik koralny, bo mój zespół, jak sama nazwa mówi, jest unikalny. I nie przeszkadza mi to, jeżeli kiedyś byłeś niekulturalny, czy wręcz brutalny. Kolejny wątek, na pewno niebanalny, jest taki, że nie tylko tekstów nie możecie tłumaczyć w sposób byle jaki, tylko wyraźnie chcę zaznaczyć, iż żadnej kwestii nie możecie absolutnie przeinaczyć. Nie wiem jak to będzie, jeszcze to się zobaczy, lecz ambicją Unikatu jest to, by dotrzeć do słuchaczy i pokazać swój rap całemu światu. Także fajnie było, gdyby przetłumaczyć te utwory na wszystkie języki. Tak by słyszałem go i zrozumiane od Ameryki po Azję do Afryki, czy od Antarktydy do Arktyki. PS. Jeśli nie macie praktyki, a chcielibyście od razu zacząć tłumaczyć moje wierszyki, musicie wręcz zastosować się do takiej taktyki, że jak na przykład jest zdanie, cytuję, musi czuć się na siłach, by tłumaczyć teksty wszystkich moich piosenek, a wtedy jest szansa, że zarobić na jeden chleba bochenek. Koniec cytatu. To rozwiązanie Unikatu jest takie, iż na przykład jeśli w języku, którym mówią w Iraku, bochenek w sensie się nie rymuje, możecie stawić tam zamiast wyrazu bochenek chleba cokolwiek, przykładowo dom, komputer, auto, prom czy skuter. Zachowacie wówczas sens i zarobicie na niejeden chleba kęs. Także w takich przypadkach postawię wam wolne pole do popisu. To co szukacie długopisu, czy może pisaka bądź pióra. I właśnie ta opcja, która ma rym i nie traci sensu, jest tym o co nam chodzi. Ona wygrywa. Poza tym tekst musi się trzymać kupy, tak by manamanem nie przestawała się głowa kiwać. Jadę z tym kolejny rym, ubijmy interes, obiecaj mi, że mnie nie zostawisz. Zawsze tu będziesz, że mnie nie zdradzisz, nie pójdziesz do innego, a ja obiecuję nagrywać coś ciekawego. Zobaczysz, to nie nadmuchane ego, dużą poprzeczkę sobie stawiam. Teksty przemyślane, tu z dbałością wykonane, czekałeś na zmianę, ubiłem z muzyką interes, słuchaj to nagranie.